Miałeś tu być o 9. Mamy 50 oficerów do przeegzaminowania. A ile wakatów? 8. Z tej grupy 5 mężczyzn i 3 kobiety ma być awansowanych na inspektorów. 3 kobiety? Ma pan zastrzeżenia, inspektorze? A któż to? To panna Gray z Urzędu Miejskiego. Ma kontrolować egzaminy. To inspektor Callahan. Tak, wiem co nieco o inspektorze Callahanie. I chciałbym panu powiedzieć, że zamiarem burmistrza jest, by ten wydział zaczął nadążać za XX wiekiem. A jak on to sobie wyobraża, panno Gray? Więc po pierwsze... Pan burmistrz zamierza poszerzyć udział kobiet w szeregach policji. Brzmi to bardzo elegancko. Zdaje się, że mówił też coś o oczyszczeniu tego wydziału z Neandertalczyków. Może lepiej przejdźmy do rzeczy. Następny. Oficer Moore? Jak pani wie, jest to końcowy etap egzaminu. Będzie to taki nieoficjalny test, mający nam ukazać szybkość pani refleksu, reakcję na stresy i presję. Umiejętność zastosowania prawa w hipotetycznych sytuacjach i tak dalej. Jasne? Tak jest. Od jak dawna jest pani w policji? Od 9 lat. W którym wydziale? Głównie w personalnym i w kartotece. Harry? Masz jakieś pytania do aplikantki? I jaki pani ma czas na setkę? Przestań, Callahan. Przecież wiesz, o co należy pytać. Dobra, przepraszam. Pani wie, że jeżeli zostanie pani inspektorem, to może się pani znaleźć w wozie policyjnym. Tak, proszę pana, na to liczę. Więc może opowie nam pani o swoim najważniejszym aresztowaniu za zabójstwo. Nigdy nie aresztowałam za zabójstwo. To może o aresztowaniu za popełnienie wykroczenia. Za wykroczenie też nie. Więc jakie pani ma u diabła prawo zostać inspektorem, gdy na ulicach są ludzie, którzy pracują tam od 10 lub 15 lat? Miejsce kobiet jest w domu, to pan chce powiedzieć? A pani myśli, że co to jest? Psychoterapia? Chcę wiedzieć, co zrobi oficer Moore, gdy ktoś skieruje na nią lupę i powie, padnij, suki synu. Pan rozmyślnie stara się oblać kandydatkę, prawda? Bo jeśli obleje tutaj, rozwalą jej dupę. To będzie moja dupa. I mój pech. Tylko że tam będzie pani musiała mieć partnera. Jeśli was rozwalą, to razem, a to cholerna cena za bycie eleganckim. Skończyłeś pytać? Hipotetyczna sytuacja. No dobra, stoję na rogu ulicy, a pani Gray podchodzi i czyni mi propozycję. Mówi, że jeśli pójdę z nią do domu, to za $5 zrobi numer z szetlandzkim kucykiem. Czy to demonstracja pańskiego poczucia humoru? Usiłuję się tylko dowiedzieć, czy ktoś w tym pokoju wie, jaki paragraf został naruszony, poza okrucieństwem w stosunku do zwierząt. To spisek, rozdział 7, ustęp 182, paragraf 1 Kodeksu Karnego Stanu Kalifornia. Spisek mający na celu popełnienie wykroczenia, które de facto jest przestępstwem zgodnie z precedensem sprawy Bashore. Tak, zgadza się. Dobra odpowiedź. Dziękuję. Zostanie pani powiadomiona o ocenie.